Alleluja. Alleluja. Jesteśmy oazą nowego życia pierwszego stopnia. Naszą bazą jest Szkoła Podstawowa w Czartaje. Jesteśmy 42-osobową grupą. Naszą wspólnotą tworzy 5 grup dziewcząt i tylko jedna grupa chłopców. Ale jak powszechnie wiadomo, nie ilość, a jakość ma największe znaczenie. Ach, jakże oni są wspaniali! W drodze ku nowemu życiu przewodniczy nam ksiądz Wojciech. Rodowity Węgrowianin z duszą i temperamentem prawdziwego Włocha. Istotną rolę w naszej wspólnocie pełnią przezaczni alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Droficzynie nad Bugiem. Najstarszym wiekiem, ale nie seminaryjnym stażem, Alan Mateusz jest znakomitym kucharzem. O magicznych zdolnościach. W jego rękach nawet mielonka staje się pyszna. Nie możemy zapomnieć o alumnie Grzegorzu, który pełni funkcję animatora gospodarczego. Towarzyszy nam także alum Patryk, który wykonuje swoją posługę w cichości serca. To właśnie jego zasługa, że ministranci nie gubią się przy ołtarzu. Dzięki naszej kochanej animatorce muzycznej, Krynce Paulince, możemy rozwijać nasze talenty muzyczne i śpiewać na chwałę Pana. Chyba najbardziej poukładaną osobą w diakonii jest piękny i boski Adam Jakubowski. Grupy dziewcząt prowadzą najpiękniejsze animatorki w całej diecezji, a mianowicie Izabela A, Alicja M, Karolina zwana Kosą, Magdalena B i Magdalena zwana Pyrką. Podczas pierwszych dni rekolekcji rozważaliśmy prawdy i prawa nowego życia w Jezusie Chrystusie. I na nowo budowaliśmy nasze relacje z Bogiem. Czwartego dnia rekolekcji oddaliśmy nasze życie Jezusowemu kierownictwu poprzez przyjęcie Go jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela. Za cały ten czas, za każdą spotkaną osobę, każde przemienione serce i przyszłe owoce. Chwała Panu! Amen.